Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o sytuacji pewnej polskiej rzeki. Będzie sporo o zwierzątkach, bo zwierzątka lubię, a sporo się u nich wydarzyło w tym tygodniu. Będzie też o wspaniałym podręczniku, który stał się hitem, o plaży w Stegnie, o Stegnie i plaży na plaży w Stegnie oraz o dramacie pewnego billboardu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. No a nim zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu tego kanału, bo jak nie to... Zaczynamy! Jest takie stare wędkarskie przysłowie, szanowni państwo, bez podsypki nie ma rybki, jak widać z podsypką też jej nie ma. Zaczynamy od wielkiej tragedii drugiej co do wielkości rzeki Polski, Odry. Do rzeki ewidentnie dostało się bardzo dużo substancji, której tam nie powinno być. Ryby i generalnie całe życie rzeki pada jak ryby. Jak do tej pory wyłowiono z całej rzeki ponad 100 ton martwych ryb, po niemieckiej zaś stronie jedynie około 30 ton, czyli pewnie nam cholery podrzucają. Widok, smród i sama myśl o tym, co tam się wydarzyło, i dzieje. Jest nie do zniesienia, szanowni państwo, wiem z pierwszej ręki. Co więcej, całe to zanieczyszczenie pędzi w stronę Bałtyku i tu też może być nie za wesoło. Skończy się rumakowanie na plaży w Stegnie i dopiero będzie tragedia na plaży w Stegnie, na plaży. Jak do tej pory nie ustalono, co może być przyczyną tej tragedii. Mówiło się o tym, że komuś się coś ulało, wylało, że jak to zwykle u nas bywa, że to Niemcy, choć pewnie i Rosjanie, choć najprawdopodobniej jednak Niemcy. Przeczytałem też teorię, że to kwestia zmian klimatu, co by było najbardziej przerażające, bo przecież jak wiadomo, tych zmian nie ma, mimo że są. W każdym razie, szanowni państwo, nie jest za wesoło, ale nie jest też za wesoło od 26 lipca, kiedy to pierwsze ryby zaczęły masowo padać i choć wiceminister Witkowski twierdzi, że już dwa dni po pierwszych informacjach o tragedii kazali sprawdzić, co tam jest właściwie grane, to poddanych nie informowali. Pierwsza reakcja szefa rządu nastąpiła dopiero 11 sierpnia. Pewnie myślicie, że stanął przed kamerami i coś pitolił o reformie rolnej, czy pszenicy, czy Grzegorzu Turnale. Otóż nie. Pan premier zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz głównego inspektora ochrony środowiska Michała Mistrzaka. No ale moim zdaniem, w związku z tym, ile osób, piesków, Janusz i Grażyn mogło się taplać w Odrze, nie wiedząc, że może to zagrażać ich życiu, zdymisjonować sam siebie powinien premier Mateusz Morawiecki oraz pani Moskwa, minister środowiska. Generalnie państwo nie zadziałało na czas i powinni to jasno i stanowczo przyznać, że są do dupy, szanowni państwo. Tymczasem Niemcy zaznaczyli, że jeżeli okaże się, że wina leży po naszej stronie, po polskiej stronie, to będą żądali solidnych reparacji. Pytanie o to, jak i kiedy Niemcy zdołali podrzucić nam ponad 100 ton śniętych ryb, pozostawiam już do wyjaśnienia policji, ale pewnie pod osłoną nocy. To jak w tej sprawie zachowują się wiadomości TVP? Wiadomości TVP, jak to zwykle bywa, w tej sprawie z początku milczały, natomiast teraz obwiniają jak o wszystko Donalda Tuska lub Rafała Trzaskowskiego, który przecież też swoje ulał, tyle że do Wisły. Problem w tym, że po tym jak się panu Rafałowi ulało do Wisły, to nie umarła cała rzeka, a tu mamy do czynienia z tragedią na niespotykaną dotąd skalę. Właściwie to czekam tylko na pasek w wiadomościach TVP, rekordowe połowy na Odrze. A teraz czas na witaminki. Dobre dla chłopca i dziewczynki. Dobre też dla tych, co się nie czują. Niech się nie... linczują. Newsy będą ostre jak welon, ale będzie w weekend melon. A tuż po witaminkach przyjdzie czas na billboardy. Czas, aby ich wszystkich złapać za mordy. Turcja. Brytyjskie media opisują przerażającą sytuację, do jakiej doszło. 10 sierpnia w Turcji 2-letnia dziewczynka w trakcie zabawy na podwórku przed domem została ukąszona w wargę przez 50-centymetrowego węża. W odwecie chwyciła drania i również go ugryzła, czego zwierzę już nie przeżyło i padło dosłownie kilka minut później. Z relacji sąsiadów wiadomo, że karetka przyjechała na miejsce dosłownie po chwili. Niestety nic już nie dało się zrobić. Wciąż nie udało się również skontaktować z rodziną węża, ani ustalić jego danych osobowych. TVP. Anna Derewienko to artystka z Bydgoszczy, która również czasem w magiczny sposób staje się komentatorką w TVP w programach u Rachonia. Ostatnio w swoim wpisie na Twitterze odniosła się do tekstu podręcznika od hitu dotyczącego in vitro i porównała dzieci urodzone dzięki tej metodzie do psów z hodowli. Dziś pani Derewienko przeprasza, jak to zwykle bywa, wszystkie osoby, które mogły poczuć się urażone i jak zwykle w takiej sytuacji dodaje, że nie było jej intencją ich urazić. Takie mocno hajzerowe te przeprosiny. Wrocław. Nie minął rok, odkąd w oknie życia przy ulicy Rydygiera znaleziono 20-letniego mężczyznę, a sytuacja się powtarza. Tym razem w oknie siostry Boromeuszki znalazły młodą kobietę, która zatrzasnęła się w oknie, próbując zrobić sobie po pijaku selfie.
Kraków. Tymczasem w Krakowie wszyscy wiedzą, jak się korzysta i po co jest okno życia. I na Floriańsko 53 ktoś w koszyku spożywczym podrzucił prosiaczka Pumbę. Teraz życie Pumby zmieni się diametralnie, bo prosiaczek zostanie przetransportowany do fundacji Iskierka. No właśnie, szanowni państwo, i dzisiaj chciałbym państwa zachęcić do wsparcia właśnie fundacji Iskierka. Fundacja ta działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, pomaga tym najmniejszym uwierzyć, że warto walczyć, że jest po co i że nie są sami. Tym dużym czy też dorosłym pomaga pomagać i wszystko to z uśmiechem, bo uśmiech, jak wiadomo, jest bardzo ważny. Jak pomożemy dzieciakom z Iskierki, to i pewnie Pumba się załapie i uśmiechnie, tak więc zachęcam i link do pomocy jak zwykle w opisie odcinka. A teraz wracamy do witaminek. Norwegia. A propos zwierzaczków, to w Norwegii od 2004 roku obowiązuje ustawa o psach. Hunde, loven, lalin, loven, loven, coś tam, nie umiem czytać po norwesku. Ustawa reguluje kwestie hodowli oraz zapewnienia dobrostanu zwierzaczkom. Teraz partia liberalna postanowiła zaproponować wprowadzenie zmian do przepisów. Chcą, by w nowelizacji ustawy znalazł się zapis o tym, że opiekun musi przed przejęciem czworonoga wykazać się odpowiednią wiedzą na temat różnych zachowań psów, ich potrzeb i przestrzeni, w których zwierzęta te czują się najlepiej. Oraz udowodnić, że będzie w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo. Bez tego o żadnym kupnie czy adopcji psa nie będzie mowy. Brawo! Okunice. Pewnie się państwo czasem zastanawiają, co można zrobić, będąc pijanym z kolegą w okunicach. Już mówię, można na przykład ukraść dekoracyjnego gofra sprzed jednego z lokali gastronomicznych. No i wyobraźcie sobie państwo, że dokładnie tak zrobiło dwóch 24-latków 13 sierpnia w okunicach. Panowie skradzionego gofra schowali za wynajmowanym przez nich domkiem letniskowym. Dlaczego tak zrobili? Jak tłumaczą, nie mają zielonego pojęcia i chyba po prostu trochę za dużo wypili. Teraz grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Rosja. W czwartek na Instagramie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego pojawiła się informacja, że w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, w której odbywa karę, utworzył on związek zawodowy. Mogą do niego należeć zarówno pracownicy, jak i więźniowie. Pan Nawalny obtrąbił już nawet pierwszy sukces swojego związku. W szwalni przy maszynach do szycia zostaną ustawione krzesła z oparciami. Zastąpią one niskie taborety bez oparć. Jak się okazuje, za to wszystko pan Aleksiej trafił do tak zwanego karceru na przynajmniej 3 dni, choć władze zakładu twierdzą, że to dlatego, że z uporem maniaka nie zapinał do końca swojego więziennego ciuszka. Aha. Wielka Brytania. New York Post informuje o 18-latku, który w Manchesterze prawie dokonał prawie niemożliwego. Wpierw ukradł samochód, następnie uciekł ze stacji benzynowej bez płacenia za paliwo. Boże. Kiedy policji udało się wreszcie ustalić, że król złodziei ukrywa się obecnie w mieszkaniu swojej dziewczyny, niezwłocznie przebili na miejsce. Gdy już wtargnęli do środka, okazało się, że chłop zdecydował się ukryć przed nimi w ulubionym pluszaku swojej partnerki. Misia zdradziło to, że siedząc w kącie oddychał. Co ciekawe, mężczyzna wszedł w misia przez jego pluszowy tyłek. Nozdrzec. Do niecodziennego zdarzenia doszło w środę 10 sierpnia na przeprawie promowej w Nozdrzcu na Podkarpaciu. Jak się okazuje, przed piratami drogowymi trudno się uchronić nawet na środku rzeki. Około godziny 14 w relaksującą się parę w pontonie wjechał Fiat Punto. Okazuje się, że właściciel zapomniał zaciągnąć ręcznego. Na miejsce musiała przybyć karetka pogotowia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To znaczy po przyjeździe karetki pogotowia, a skończyć się to, jak wiadomo, mogło różnie. Turcja. Nietypowa akcja ratunkowa miała miejsce w czwartek 11 sierpnia w północno-zachodniej Turcji. Mieszkańcy zaalarmowali służby po tym, jak dostrzegli niedźwiadka, który bardzo dziwnie się zachowywał. Zwierzę nie potrafiło utrzymać równowagi, skomlało i miało nienaturalnie wyczyszczone oczy. Weterynarze nie mają wątpliwości. Misiu Akomczów przedawkował pewien smakołyk. Mowa o miotku z rododendronów, który może mieć działanie halucynogenne. W Stegnie. Do wielkiego dramatu doszło na plaży w Stegnie. Mężczyzna zasłabł na plaży w Stegnie. Okazało się, że podczas gry na plaży w Stegnie w siatkówkę miał zawał. Na pomoc natychmiast ruszyli ratownicy WOPR. Niestety nie byli w stanie dotrzeć na miejsce tak szybko, jak powinni, ponieważ utrudniały im to wszechobecne parawany oraz to, że ludzie zamiast robić im miejsce, woleli robić im i mężczyźnie zdjęcia. Do niespotykanej na taką skalę tragedii doszło 16 sierpnia w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej. Tuż przy siedzibie PiS miał zawisnąć wspaniały billboard informacyjny dla warszawiaków i warszawianek, dla wszystkich mieszkańców stolicy. Billboard ten miał przedstawiać, szanowni państwo, ledwie kilka liter, które po przeczytaniu od lewej do prawej miały układać się w niezwykły napis: nadchodzi koniec Jarosławie. W dniu, kiedy plakat miał zostać zawieszony, inicjator tego wspaniałego przedsięwzięcia otrzymał wiadomość od firmy AMS o treści:
Plakat jest już wyklejany. Tymczasem, szanowni państwo, po przyjeździe na miejsce okazało się, że absolutnie nic nie jest wyklejane. A pan Michał, bo tak ma na imię mężczyzna odpowiedzialny za całe zamieszanie, otrzymał nietęgiego maila, czyli maila od firmy AMS, która, przypominam, należy do Agory, czyli niemiecko-żydowskiego konsorcjum wydającego Gazetę Wyborczą. W mailu tym AMS poinformowało pana Michała o tym, że nie zamierzają wykleić plakatu, ponieważ obawiają się o bezpieczeństwo swojego nośnika reklamowego. Obawiają się wandali, którzy mogliby dokonać aktu wandalizmu na tymże nośniku reklamowym. Pan Michał ma na nazwisko Marszal i pracuje dla Tygodnika Nie. Można lubić Tygodnik Nie lub nie, ale obiektywnie trzeba przyznać, że pan Marszal robi świetną robotę, a AMS, tu równie trzeba obiektywnie przyznać, nie robi świetnej roboty, bo jedyne co mają robić, to rozwieszać plakaty, a jak widać, nie robią tego. No ale jak trzeba było opitolić całą Polskę w te wysrywy Fundacji Kornice, to już problemu nie było. I to już wszystko na dzisiaj, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Kto nie widział, ten nie widział. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. I czas na pytanie zadane pod poprzednim odcinkiem, a pytanie zadał albo zadała użytkowniczka MM. Czy jesteś w stanie, Antosiu, przygotować choć jeden odcinek, w którym nie powiesz ani jednego słowa pozytywnego, ani negatywnego o kościele albo duchownych? Szanowna albo szanowny MM, w tym odcinku nie wspomniałem ani słowem o tych leniwych, zakłamanych i obłudnych draniach. A teraz już nie witam, a żegnam państwa bardzo serdecznie.